Polacy nie dowierzają dalej, jak to jest możliwe. Piszą mi, że poszli do sklepu, francuskiego sklepu w Hiszpanii i mówią, że rzeczywiście ceny w francuskim sklepie Alcampo, który jest odpowiednikiem, a właściwie też częścią takiej sklepów Auchan, korporacji Auchan, czyli właściwie jest odpowiednikiem sklepu Auchan w Hiszpanii, Alcampo tam się nazywa, w Polsce się nazywa Auchan, i mówią, nie dowierzają. Zrobili tańsze zakupy w sklepie w Auchan w Hiszpanii, aniżeli w Polsce za te same produkty. Tak jest, szanowni państwo. Doszliśmy do punktu, w którym w Polsce mamy do czynienia z totalną zapaścią, czyli no w Hiszpanii zwyczajnie już w sklepach Alcampo, czyli Auchan, jest taniej niż w polskich jego odpowiednikach, tylko że w tamtych sklepach, szanowni państwo, płaci się dwa razy więcej na rękę, aniżeli w Polsce, czyli w Polsce, tam w Polsce można minimalnie płacić chyba 2900 na rękę. To jest jeszcze mniej dzisiaj w przeliczeniu na euro, ze względu na to, że kurs się zawala, bo im mocniej się kurs euro, właściwie złotówki, zawala, bo widzimy tutaj mamy euro mamy po 4,62, zaraz pewnie będzie 4,70, czyli jeżeli u nas Auchan może płacić 3000 zł miesięcznie, podzielić na 4,63, no to Auchan nasz płaci 647 funtów euro miesięcznie, a w hiszpańskim Auchan są zmuszeni płacić prawie około 1150 euro miesięcznie, czyli prawie dwa razy więcej na rękę, prawda? Tak to mniej więcej wygląda. I ludzie się zastanawiają, jak to jest, jak żyć w Polsce, jaka jest ogólnie możliwość, że w Polsce jakkolwiek, cokolwiek może się polepszyć. Jest to wręcz niemożliwe. Ludzie pytają, jak to jest możliwe, że przecież, no jak to jest możliwe, że bułki, bagietki są tańsze w Hiszpanii niż w Polsce, szanowni państwo. U nas rzeczywiście chleb jest tańszy, prawda? No po prostu Hiszpanie jedzą te bagietki i tyle chleba, tyle nie jedzą. No ale jak to jest możliwe, że no tam przecież, no my jesteśmy producentem zboża, a oni mają tańsze bułki, no my mamy chleb właściwie tańszy, ale oni mają dodatkowo tańszą wodę, kawę, banany, pomarańcze, mąkę, mleko, wodę, ryby, jaja, ser, cukier. Oni mają te rzeczy tańsze albo w tej samej cenie. Olej, szanowni państwo, w tej samej cenie albo tańszy. No, my mamy tą szynkę tańszą, no ale ziemniaki już mają mniej więcej w tej samej cenie, chociaż teraz w Polsce pojawiło się dużo tanich ziemniaków, bo jest jesień. No ale na przykład ryż mają w tej samej cenie albo tańszy, piwo, wino, wódkę, czekoladę, makaron, lody, szanowni państwo, ostatni film zrobiłem na temat lodów, lody nawet mają tańsze albo w tej samej cenie, makaron, czekoladę, no my ewentualnie górujemy w herbatach, w kurczaku i w szynkach, tylko wiecie, jak to jest z tymi szynkami, że szynka szynce nierówna, tam jedna ma 30% wody, druga 75% wody ma, prawda, i tam mięsa co kot napłakał. No a z herbatami, no to no herbaty rzeczywiście, no ale herbatą się nie najesz, prawda? No i mamy te kurczaki tańsze. Rzeczywiście kurczaki mamy tańsze, no ale oni ryby mają tańsze. Szczerze, wolałbym mieć ryby tańsze niż to co nazywają dzisiaj kurczakami, bo rybka to finalnie pływa sobie tam w morzu, wiecie, pływa sobie tam w morzu, taka fajna, nie wiecie, sobie pływa te kilometry, tam sobie zjada ten plankton, no a te kurczaki w tych klatkach siedzą. Nie wiadomo, czy to jest mięso, czy to nie mięso. Taka jest prawda. Szanowni państwo, i ludzie się zastanawiają, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe, że w kraju, w którym, no, o którym nam się opowiada już od 15 lat, że to tam to już koniec świata jest tej Hiszpanii, że ceny, że najem nieruchomości, szanowni państwo, jest tańszy. Kupno nieruchomości jest 10-15 razy niższe, aniżeli w Polsce w okresie 50-letnim. Tak jest, szanowni państwo. Polska generalnie to jeden wielki, feudalny kołchoz bez przyszłości. Taka jest prawda na podstawie tych wszystkich danych, które mamy. Taka jest prawda, szanowni państwo. I nie ma co zakłamywać. Proszę zobaczyć, nawet złotówka się do euro drastycznie
zawala. Widzimy, złotówka do euro drastycznie się zawala i ludzie się zastanawiają, jak to jest możliwe, szanowni państwo, jak to jest możliwe, żeby z takiego stanowiska zrobić taką nieprawdę Polakom w głowie, prawda? Bo wszyscy w to wierzą, prawda? Wszyscy, szanowni państwo, w to wierzą, że ta Hiszpania się rozpada. No tak się rozpada, że gazu nie muszą zużywać. No tak się rozpada, że dwa razy więcej płacą na rękę we francuskich sklepach, mniej więcej tyle samo. No a produkty mają w tej samej cenie albo znacznie tańsze. Jak to jest możliwe, szanowni państwo? I dzisiaj sprawdzimy dalej. Sprawdzimy takie rzeczy, które nas interesują, które też są w miarę uniwersalne, jeżeli chodzi o cenę w Europie. Proszek do prania, zobaczmy. Tutaj mamy hiszpański Alcampo, przetłumaczymy na angielski przetłumaczę, nie będę już tego przekładał. Na angielski mamy hiszpański Alcampo, szanowni państwo, no i proszki do prania. Szybka nauka języka angielskiego, jak się mówi proszek do prania, proszę bardzo. O. Detergente. 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 Po prostu te G detergente. Przez H. Widzimy. Detergente. 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 Tak, detergente. I tyle. No, detergent. Detergente. Detergente też by zrozumieli, bo to wszystko, wiecie, z latyńskiego, ten z łacińskiego. Tak więc widzimy. Detergente. Czyli dobra, mamy Ariel. Dobra, my też mamy Ariel i widzimy tutaj Ariel. Kurczę, nie wiem, czy my to dojdziemy do tego właśnie cenowo, bo tu od litra nie pokazują. No, ciężko będzie z tym dojść do tego. Może od kapsułki. O, jest Ariel kapsułka. No i mamy 40 kapsułek po 19,95. No i zobaczmy, ile w Auchan, tu mamy Alcampo hiszpański, ile w Auchan kosztuje. Gdzie jest 40 kapsułek? A tu mamy 52 kapsułki. 31. No widzicie, to jest taki problem, że trzeba teraz to wszystko policzyć. Czyli zróbmy tak. Zróbmy tak. Mamy tutaj 31 kapsułek i mamy tak. Mi się wydaje, że to będzie taka sama cena, albo tam nawet taniej, może trochę taniej. Ja strzelam, że tam będzie taniej. 75,97. A, jest za sztukę 2,45. Przepraszam, no jest 2,45 za sztukę, a u nich za sztukę 50 centów. Tak, widzimy? Jest 50 centów za sztukę, tak? 50 centów w danym momencie przy zawalonym euro to jest 2,31. Znaczy się przy zawalonej złotówce 2,31, a u nas tada, tutaj 3 złote, a tu 2,45, czyli u nich jest taniej. Przy kursie 4,15 to u nich jest jedna kapsułeczka, szanowni państwo, po 2 złote i 7 groszy. Przy średnim kursie euro ostatnich tam lat 2 zł i 7 groszy, a u nas 2,45. Bravissimo! Czyli, szanowni państwo, ulala! Mamy! Czyli francuski Auchan nam sprzedaje drożej kapsułki Ariel, chociażby te, jedno od drugich. Widzimy tutaj jedna, ja nie wiem, wiecie, to jest jakiś Plus Complete XXL, pewnie tam lepiej zmywa plamy, nie od bleka. Nie znam się naprawdę na proszkach, uwierzcie mi, po prostu piorę i tyle. 2,45 za kapsułkę, 2,92 za kapsułkę, tu 2,40. No, proszek, nawet Ariel jest tam tańszy. Ariel jest tam nawet tańszy, szanowni państwo. Ariel nawet jest tańszy w Hiszpanii. O, dobra, mamy tu jakieś kapsułki tanie. Złoty 94. Ariel kapsułki do prania all in one, pod Scholar Clean. Chwila, bo zaraz może się zdziwimy, bo może to jest... Widzicie, bo tu są różnego rodzaju, bo jedne są tanie, drugie są drogie. Aha, tutaj przy 63 kapsułkach po prostu jest taniej, prawda? Trzeba więcej, więc zaraz pewnie też znajdziemy przy 60 kapsułkach, prawda? No tutaj przy 40, no dobra, też pewnie przy 60, gdzie 60, o te, tutaj przy, a widzimy tutaj przy 45 kapsułkach jeszcze taniej. 42 centy, no. No nie, no taniej jest, tu 42 centy przy 45 kapsułkach, a znajdźmy, ile będzie przy 61 kapsułkach. Może nie mają takich liczników. No nie ma, dobra. No i widzimy, szanowni państwo, nie ma po co dalej sprawdzać, mówię wprost. Nie ma po co dalej sprawdzać. No bo po co dalej sprawdzać ten proszek? No po co mam sprawdzać? Widzimy, że jest taniej, koniec, kropka. I tyle.
Albo taniej, w zależności od kursu, no albo po prostu trochę może drożej, jak jest chwilowo zapadnięta złotówka, ale w danym momencie to co sprawdziliśmy, no to jest tam taniej. Przy wahających się kursach na totalną niekorzyść polskiego złotego, no to może będzie w tej samej cenie, no ale wiecie, no dziękuję w takim świecie żyć, gdzie euro kosztuje 5 zł, prawda? Tutaj mamy 61 centów, widzimy, no nie wiem, możemy sprawdzić, moim zdaniem to jest nuda. Mamy tutaj Ariel, taki płynny, 56 per container. Ten chyba nakrętek będzie 37 centów, tak? A tu mamy, widzicie, Dixon, 20. Chcemy tani proszek Dixon? Dixon za 21 centów, proszę sobie wyobrazić. 21 centów, tak? No jest to bardzo po prostu zwyczajnie, no normalnie w naszych cenach. No 21 centów, szanowni państwo, 21 centów, proszę zobaczyć. 21 centów, 21 centów na A u nas. Znajdźmy jakieś inne proszki. A, tu jest za sztukę, tu jest nam od litra liczą. To dobra, nie policzymy tego, ale to nie ma co, nie ma po co, to jest to samo wyjdzie, szanowni państwo. A, mamy tylko tyle produktów. Nie ma sensu, szanowni państwo, dalej liczyć. Wiemy, że po prostu proszki są w tej samej cenie do naszej listy to dodamy. Koniec, kropka. Przepraszam, wezmę łyczka kawki. I oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. Zapraszam. Państwo zabierze to sekundę, a mi naprawdę pomoże coraz więcej takich fajnych produktów, prawda? Znaczy się, coraz więcej takich fajnych produkcji będzie. A teraz sprawdźmy może, szanowni państwo, nie wiem, może pastę do zębów. Nie wiem, może pastę do zębów. Weźmy pasta do zębów. Pasta do zębów. Jak jest pasta do zębów? Pasta dental. Spróbujmy rozkminić, jak się czyta pasta dental. Pasta dental. Nie wiem. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. No i tyle. No i patrzcie, jaki jest łatwy hiszpański. Pasta dental. No to jest tak łatwo wypowiedzieć i tak łatwo zapamiętać, że hiszpański dla Polaków może jest nawet 5 razy łatwiejszy niż angielski, moim zdaniem. Moim zdaniem problem jest w tym, że trzeba więcej tych słów zapamiętać, no bo hiszpański chyba jest trochę jak polski, że oni też odmieniają. A w Anglii się nie odmienia, prawda? Nie wiem. Mnie w ogóle dziwi angielski z takiego punktu widzenia. Sorry, ja czasem się zastanawiam, czy angielskiego nie stworzyli kosmici. Bo angielski jest taki prostym językiem pod kątem, że oni nie odmieniają. Oni nie odmieniają. Anglicy nie odmieniają, wiecie, żeński, męski, nie ma, oczywiście jest on, ona, ale się nie odmienia przecież całej reszty. Prawda? Nie odmienia się całej reszty, tak? Tam jest jedno słowo na wszystko, tak? Tak więc no hiszpański chyba ma to do siebie, że się dużo odmienia, tak jak w polskim, że wiecie, że się odmienia, i to może być problem, ale dobra, idziemy, ale tak to jest łatwiejsze. Pasta dental i szukamy pasta dental, zobaczymy czy wyskoczy pasta dental. Ja powiem tak, pewnie będzie, nawet nie ma co tego sprawdzać, podejrzewam, że będzie tak samo jak z proszkiem, ze względu na to, że no bo to jest międzynarodowe firmy są i tyle. Proszę bardzo, Colgate weźmy, no na przykład. Chociaż kto wie, tak widzę teraz cena Colgate, tylko to też zależy, pasty wiecie, też są różne i różniste i to jest problem, prawda? No mamy tanie, mamy drogie. No mało past mają. No w sumie po co większy wybór ci tych past? Dobrze, nie będziemy chociaż musieli tyle szukać. Dobra, znajdźmy, no widzimy, pasta Oral-B jest tania, tak? Pro Expert. Poszukajmy Oral-B na Auchan polskim. Oral-B. Pasta. Ciekawe, czy będzie pasta, czy tylko szczoteczki, bo to chyba były szczoteczki, no i tylko szczoteczki. Dobra, mamy pastę Oral-B. Tu jakaś dla dzieci. Oral-B, raczej mamy szczoteczki w Polsce. Oral-B pasta wpiszę. Pasta.
Pasta. Dobra, no ta dla dzieci tylko wyskakuje. No dobra, tu nie sprawdzimy Oral-B, sprawdzimy Sensodynę. No dobra, nie każdy musi Sensodynę używać. Tu mamy taką Oral-B. Colgate, zobaczmy, czy będzie w tej samej cenie. Colgate. Pasta Colgate. Colgate. Zobaczmy. U nas pasta Colgate 8,38 Maxi Fresh, a tu jakaś Sensitive. Tu jest generalnie dosyć droga, bo tu jest droga ta Colgate. My mamy tu pastę Colgate po 8 za litr 83 zł, czyli za litr 20 euro mniej więcej, a oni mają za litr 60 euro, tak? Tutaj to jakaś droga jest pasta Colgate, prawda? 60 razy 4, prawda? Tam 4, tam to jest, wiecie, to jest aż 264 za tą Colgate. No ale widzicie, o to chodzi, że ta Colgate, ona może być jakaś droga. O, tutaj też jakaś strasznie droga, ale tutaj całe opakowanie. No mało tych, wyskoczyły same, wiecie, dobre pasty, sama Sensodyne, Elmex. Wyskoczyły tylko dobre pasty. I no dobra, no to nie wiem, Colgate tu jest taka, no ale może znajdziemy, jak ona się nazywa? Sensitive, tak? Może w tej samej, no bo dobra, Maxi Fresh to Maxi Sensitive, szukamy podobnej, no i widzimy, tutaj już jest White, to już jest droga, prawda? Czyli ta White już jest na przykład, bo ta Colgate u nich to jest 4,58, czyli te prawie 19 zł, no a tutaj jest po 15 zł taka, no ale trzeba znaleźć podobną, prawda? Generalnie jest dużo tanich. Dziwne, że mieli tak mało pas do kupienia. Maxi White, Maxi Clean. No nie wiem, mamy tanie te pasty do zębów. W porównaniu do tego, co tam wyskoczyło. Tylko mi się wydaje, że po prostu za mało tam wyskoczyło. No bo wyskoczyły dużo tanich, wyskoczyło znacznie tanich. To bo to jest po dwa, nam wyskakują pasty Colgate po 2 euro, a im wyskoczyła pasta Colgate po euro 4,5. Tylko to może jest jakaś droga pasta, no bo tych past im wyskoczyło bardzo mało. Pasta Dental. Może wyskoczy więcej. Pasta Den Colgate. A, może same Colgate wyskoczą. Weźmy toothpaste. O, widzimy, wyskoczyło więcej past. No i mamy, jesteśmy w domu. 2,44, 2,38. Czyli po 8 zł, nie? Widzimy 1,98. Triple Action. Triple Action. Widzimy, no, Triple Action Extra. No, po tej samej cenie, no, po 2 euro, prawda, no, po 8 zł, no, po 8 zł, tutaj najtańsza 1,98, czyli w tej samej cenie, to już nawet nie ma sensu tu sprawdzać tego, czy to jest droższe, czy tańsze, bo jest po 2 euro, 2 euro to jest, wiecie, 9 zł, prawda, albo 8,30 po 4,15, no i po co to dalej sprawdzać, nie? Po co to dalej sprawdzać? Tutaj mamy jeszcze tańszą, 1,88. Podejrzewam, że najtańsze pasty pewnie jakieś super ohydne można po Eurasa tam dorwać. Spróbujmy. Spróbujmy, zobaczmy, czy pasta Dental, pasta to wyskoczy nam makaron. Dental. A nie, toothpaste, albo nam toothpaste tu wyskakuje. To może wpiszmy po angielsku. A, po angielsku nie będzie wyskakiwało. A, bo ja zmieniłem na ten, szanowni państwo, zmieniłem na angielski. Zmieniłem na angielski. To może zrobię tak, odświeżę. To może wyskoczy z powrotem hiszpański. Tak, i teraz pasta dental wpiszę. Pasta dental. The Dentist. Widzicie? The Dentist Colgate. I tutaj wyskoczy nam większy wybór różnych różnistych past. No i widzimy. Mamy jakieś super... A, takie co dentyści. Bo The Dentist to tacy,
takie pasty, co dentyści dają. Widzicie, Hiszpanie mają większy wybór pasty w sumie, albo taki sam. Wiecie, Paradon, tak, to wszystko takie, wiecie, to co tam dentyści niby polecają. Stosowane przez najlepszych dentystów, wiecie, o co chodzi w tych reklamach tam. Ta. Jak ktoś nie myje, to będzie miał złe. Jak ktoś będzie mył byle jak, on będzie miał dobre i tyle. Tam. Pasta dental, to weźmy pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Dobra, nie ma sensu, szanowni państwo, nie wiem jak tu wpisać, żeby im tanie. Widzimy, że są były tanie po 2 euro, cała masa po 1,90, czyli po 8 zł, a u nas jakie są? No widzimy po 8, po 9. O, czyli właściwie mamy tu po 7, w tej samej cenie, no. W tej samej cenie widzimy, tak? Po 7, po 8, w tej samej cenie. W tej samej cenie właściwie, może troszeczkę u nas tańsze. Nawet o, nie wiem, 50 groszy, no. Może tańsze u nas o 50 groszy, o 40. W tej samej cenie. Po prostu ta sama cena, szanowni państwo. 30-20 groszy może tańsze są u nas. Ta sama cena, czyli proszek ta sama cena, albo nawet tańszy. Właściwie tańszy był proszek. No i pasty ta sama cena, albo tańsze. W zależności od kursu euro, tak? Czyli i proszki mają tańsze, albo w tej samej cenie. I pasty do zębów. I wszystko, szanowni państwo, prawie mają tańsze w tej samej cenie. Lub w tej samej cenie. I cieszę się dla Hiszpanów, że mają takie tanie produkty. Bardzo mnie to cieszy dla tych ludzi, no bo dzięki temu mogą sobie żyć wygodnie. Ale z drugiej strony bardzo mnie smuci, że mój naród musi płacić tyle samo, a zarabia 2 razy mniej, sprzedając te produkty. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do obejrzenia następnego filmu, który może naprawdę rozwiać Państwu wątpliwości i rozwiać głupotę w naszym narodzie. Pozdrawiam i do usłyszenia.